Szczęść Boże, Piotr Brzezina, witam i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Przenosimy się do Sejmu, tam trwa pierwsze czytanie noweli o Sądzie Najwyższym. PiS nie wyklucza, że prace nad projektem zamkną się na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Trzy kluby opozycji, Platforma, Nowoczesna i PSL, wniosły podczas porannych obrad Konwentu Seniorów protest wobec decyzji o rozpoczęciu prac nad projektem Prawa i Sprawiedliwości nowej ustawy o Sądzie Najwyższym. Atmosfera w Sejmie była bardzo napięta. Jesteście tchórzami, tchórzami. Boicie się zwykłej debaty. Dlaczego polski rząd? Nie przedstawił tej ustawy. Dlaczego się boicie? Dlaczego pani ukrywa się za 50 posłami? To jest ustawa, która uderzy nie tylko w posłów opozycji, w obywateli. Ona uderzy także w was, w polityków PiSu. Tych wszystkich, którzy staną na drodze Ziobry do sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim. Zobaczycie, ta ustawa uderzy także was. Wy także będziecie siedzieli w więzieniach. To, co robicie z Sądem Najwyższym, ma dwa cele. Jeden. By zagwarantować wam wszystkim, łamiącym polską konstytucję i łamiącym prawo, bezkarność. I druga istotna rzecz, byście raz zdobytej władzy nie oddali. Po to demolujecie Sąd Najwyższy, żeby w razie niekorzystnego rozwiązania wyborczego unieważnić wybory. My w debacie nad Sądem Najwyższym nie będziemy bronić ani sędziów, ani sądów, ale będziemy do końca bronić Polaków przed upolitycznieniem sędziów i sądów. Dziś postawiliście tutaj kobiety ze Straży Marszałkowskiej jak żywe tarcze, bo nie macie przyzwoitości, nie macie odwagi i nie macie po prostu jaj. Powinniśmy przywrócić godność tej Izbie, powinniśmy zacząć rozmawiać, na pewno nie rozmawiać pod pistoletem czasu. Chciałbym, abyśmy również upamiętnili minutą ciszy, jeśli mógłbym prosić o powstanie, bowiem 18 lipca, czyli dzisiaj, de facto umiera demokracja. Nie róbmy kabaretu z Sejmu. Na podstawie artykułu 184 ustęp 3 punkt 5 regulaminu Sejmu składam formalny wniosek o przejście do porządku dziennego. Sejm wniosek przyjął, po czym rozpoczęło się pierwsze czytanie noweli o Sądzie Najwyższym. Ta ustawa jest niezbędna, żeby przeprowadzić reformę ustrojową sądownictwa. Bez tej ustawy nie można przyjmować następnych ustaw dotyczących postępowań sądowych. Celem projektu jest w szczególności usprawnienie funkcjonowania Sądu Najwyższego i zdemokratyzowanie procesu powoływania do niego sędziów. My nie zmieniamy ustroju państwa, zmieniamy ustrój sądu. Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza, że prace nad projektem ustawy o Sądzie Najwyższym zamkną się na bieżącym posiedzeniu Sejmu. No, jutro sprawą reformy sądownictwa ma zająć się Komisja Europejska. Wnioskował o to jej szef, Jean-Claude Juncker. Reforma sądownictwa jest konieczna, przekonuje szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. W Polsce trwa dyskusja na temat reformy sądownictwa, na temat reformy wymiaru sprawiedliwości, która jest niezwykle potrzebna. Jestem posłem od lat i na dyżurach poselskich przyjmowałem dziesiątki osób, które wręcz żaliły się, a wręcz płakały na to, że nie mogą rozwiązać swoich praw w sądzie latami. Jest to potrzebne. Niestety polityczny spór wokół reformy sądownictwa opozycja przenosi za granicę. Mieszanie się unijnych urzędników w polityczny spór w Polsce tylko zaogni sytuację. Jutro ma sprawą zająć się Komisja Europejska. Wnioskował o to i szef Jean-Claude Juncker. Mam nadzieję, że nie zachowa się histerycznie, dlatego że ta dyskusja się dopiero zaczęła. Prowadzimy dialog. Zachowanie unijnych urzędników pokazuje, że ten dialog nie będzie łatwo. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans, goszcząc przed kilkoma tygodniami w Polsce, nie chciał spotkać się z przedstawicielami polskiego rządu. Uczestniczył w Gazecie Wyborczej w Wiecu Politycznym. Nie skorzystał z zaproszenia odwiedzić Ministerstwo Spraw Zagranicznych czy jakieś inne ministerstwo, które mogłoby mu wytłumaczyć,
i podjąć dialog, którego oczekuje rzekomo ze strony Polski. To właśnie Timmermans ma przekazać Kolegium Komisarzy najnowsze wiadomości w sprawie dialogu prowadzonego z Polską w ramach procedury praworządności. Wiceprzewodniczący komisji kilka dni temu otrzymał specjalne pismo od ministra do spraw europejskich Konrada Szymańskiego, w którym wiceszef polskiej dyplomacji opisał bieżącą sytuację. Zmieniamy temat. Woda dla mieszkańców na pewno nie zdrożeje, a może nawet stanieć, powiedział minister Henryk Kowalczyk. Zaznaczył, że po wprowadzeniu ustawowego regulatora cen wody niektóre samorządy będą zmuszone do obniżenia cen. Drożej za wodę zapłacą jednak gospodarstwa wielkotowarowe. Obecnie maksymalna cena wody dopuszczalna przez ustawę to 4,23 zł za metr sześcienny. W nowym projekcie o prawie wodnym cena za metr sześcienny ma wynosić nie więcej niż 70 groszy, poinformował minister Henryk Kowalczyk. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów przypomniał, że o konkretnej opłacie za wodę decyduje rozporządzenie. Obecnie wynosi ona 11,5 grosza na metr sześcienny i w tej samej wysokości jest projektowana na przyszły rok, kiedy zostanie już wprowadzony tak zwany ustawowy regulator cen wody, który trzeba wpisać do ustawy o zaopatrzeniu w wodę, to samorządy zostaną pozbawione nienależnych zysków. A tym samym, jak mówi minister, woda dla ludzi może stanieć. Opłatami za wodę zaniepokojeni są rolnicy. Minister przekonuje jednak, że wyższe koszty za wodę będą dopiero po przekroczeniu 5 metrów sześciennych na dobę, a to dotyczy około 3000 gospodarstw wielkotowarowych. Funkcjonariusze szczecińskiego CBA zatrzymali kolejne 11 osób w śledztwie dotyczącym korupcji przy dostawach paliwa do pieca zasilanego biomasą w elektrowni Szczecin. Razem to już grupa 33 podejrzanych. Według ustaleń delegatury CBA w Szczecinie, która pod nadzorem tamtejszej prokuratury okręgowej prowadzi śledztwo w sprawie korupcji w elektrowni Szczecin, pracownicy odpowiedzialni za nadzór nad jakością paliwa w zamian za korzyści majątkowe potwierdzali, że ciężarówki wypełnione są odpowiednią technicznie biomasą, choć w rzeczywistości tak nie było. Już wcześniej funkcjonariusze zatrzymali w tym wątku śledztwa 22 osoby, między innymi biznesmenów i pracowników zespołu elektrowni Dolna Odra elektrowni Szczecin. Ówczesny główny inżynier elektrowni Szczecin został zatrzymany na gorącym uczynku przyjęcia łapówki w wysokości 50 tysięcy złotych. W wyniku przeszukań zabezpieczono ponad 100 tysięcy złotych w pomieszczeniach służbowych pracowników elektrowni Szczecin. Trzy osoby z zatrzymanych zostały wtedy tymczasowo aresztowane. Proceder, jak wskazują ustalenia śledczych, mógł spowodować wielomilionowe straty na szkodę spółki Skarbu Państwa, Polskiej Grupy Energetycznej. W Brukseli trwają negocjacje w sprawie Brexitu. W pierwszej rundzie merytorycznych rozmów dotyczących warunków wyjścia z Unii Europejskiej Wielką Brytanię reprezentuje minister do spraw Brexitu David Davis, a wspólnotę Michel Barnier. Zespoły negocjacyjne będą pracować nad kwestiami związanymi z zapewnieniem praw obywateli, rozliczeniem finansowym, a także granicą między Irlandią i Irlandią Północną. Poinformował brytyjski minister do spraw Brexitu. Z kolei unijny negocjator wskazał, że trzeba dokładniej zgłębić sprawy związane z negocjacjami. Unia Europejska chce wymusić na władzach w Londynie, by mimo wyjścia ze wspólnoty wpłacały składkę do unijnego budżetu. Wstępnie wyliczono, że ma to być prawie 60 miliardów euro. Musimy przejrzeć i porównać nasze stanowiska, aby osiągnąć postęp. Jak zaznacza ekonomista Mariusz Kękuś, rezultat rozmów będzie zależał od władz w Londynie, a mianowicie od tego, czy zdecydują się one na tak zwany miękki czy twardy Brexit. Czy będzie to tak zwany twardy Brexit, który zakłada zerwanie, jakby ograniczenie możliwości współpracy na tych zasadach, które były do tej pory z Unią Europejską. I myślę, że i w takim kierunku chciała iść Theresa May, ona chciała iść w kierunku twardego Brexitu. No, powiem szczerze, że analizując gdzieś tam wymianę handlową Wielkiej Brytanii, jest to poniekąd zrozumiałe. Ekspert wskazuje, że eksport Wielkiej Brytanii do krajów Unii wyniósł około 130 miliardów funtów
a import ponad 220 miliardów funtów. Zatem to Unii bardziej zależy, by porozumieć się z Wielką Brytanią, bo wiele może stracić. Kilka dni temu pojawiła się informacja, że Szkocja i Walia mogą zablokować zaprezentowane przez rząd w Londynie plany legislacyjne dotyczące wyjścia kraju z Unii Europejskiej. Walia i Szkocja obawiają się dużej centralizacji ze strony Anglii po prostu i chcą, żeby przepisy nie były scentralizowane i żeby w większym stopniu delegować uprawnienia do lokalnych władz, szczególnie w obszarze ochrony środowiska, rybołówstwa i rolnictwa. To są takie trzy obszary, do których zgłaszają zastrzeżenia. Rządy tych krajów zgłosiły szereg poprawek i straszą rząd brytyjski, że jeżeli nie uwzględni ich poprawek, zablokują możliwość wyjścia, czyli tak zwanego Brexitu. Z uwagą negocjacjom przygląda się także Polska, wskazuje szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski. Wiemy, że nasze postulaty są w instrukcji negocjacyjnej dla unijnego negocjatora. To jest status oczywiście Polaków. To są kwestie finansowe, budżetowe. Chcielibyśmy, żeby został uregulowany do końca perspektywy, a nawet dalej, kiedy są rozliczenia tej obecnej perspektywy. Zgodnie z unijnym harmonogramem negocjacje powinny zakończyć się w ciągu 2 lat, czyli do 29 marca 2019 roku. Unia liczy jednak na to, że stanie się to szybciej, czyli do października 2018 roku, by Parlament Brytyjski oraz parlamenty państw unijnych zdążyły ratyfikować porozumienie. Premier Izraela Benjamin Netanyahu rozpoczął wczoraj 4-dniową wizytę na Węgrzech. To pierwsze takie wydarzenie od 30 lat. Jutro spotka się z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej. Przed przybyciem premiera Izraela Benjamina Netanyahu na Węgrzech pojawiła się kampania plakatowa przeciwko George'owi Sorosowi. Ten urodzony na Węgrzech finansista żydowskiego pochodzenia majątku dorobił się na spekulacjach walutowych. Od wielu lat finansuje różne lewicowe projekty, promujące tzw. aborcję, eutanazję i ideologię gender. Oskarżany jest także o wywołanie kryzysu migracyjnego. Zaatakował walutę Wielkiej Brytanii swego czasu, doprowadzając do kryzysu to państwo. Teraz doprowadza do kryzysu związanego z imigrantami. On niestety finansuje wiele podmiotów społecznych, które wprowadzają bardzo dużo zamieszania, które cały czas chcą, aby imigranci byli przejmowani zupełnie bez żadnej kontroli. Niemalże w całych Węgrzech pojawiły się billboardy przedstawiające podobiznę roześmianego Sorosa opatrzone napisem: nie pozwólmy, by Soros śmiał się ostatni. Był na nim dopisek, że 99% Węgrów jest przeciwko imigracji, co jest nawiązaniem do wyniku nieważnego z powodu niskiej frekwencji ubiegłorocznego referendum na ten temat. Niewątpliwie na Węgrzech też to widać. Jego wpływ jest bardzo duży i bardzo zły. Rząd węgierski rozpoczął kampanię uświadamiającą Węgrów przede wszystkim, jak duży i negatywny jest wpływ Sorosa. Natomiast nie było w tym ani cienia antysemityzmu. Węgierski rząd został bowiem oskarżony o to, że plakaty wzmagają nastroje antysemickie. Szef kancelarii premiera zapewnił jednak, że kampania nie dotyczy pochodzenia Sorosa. W zeszłym tygodniu rząd ogłosił jej zakończenie. Nasz problem z George'em Sorosem nie polega na tym, że jest pochodzenia żydowskiego. Kategorycznie zaprzeczam. Ten rząd nigdy nie miał takich intencji i nigdy nie będzie miał. Problem z działalnością George'a Sorosa polega na tym, że chce wprowadzić nielegalnych imigrantów do Europy bez kontroli i bez sprawdzania, a jego przekonanie brzmi, że Europa potrzebuje miliona imigrantów. Chce zorganizować przybycie na granicę i chce otworzyć te granice. Oto jest problem. Premier Netanyahu ma podobne zdanie o George'u Sorosu jak Viktor Orban i stąd jego reakcja na wydarzenia na Węgrzech. Izrael uznał, że Soros rzeczywiście robi złą robotę, ponieważ Soros niestety działa też przeciwko rządowi Izraela. Soros ma swoją agendę. W wieku już 80 kilku lat, pod 90, jemu praktycznie na niczym nie zależy, tylko na tym, aby zrealizować swoje ideały. Niestety te jego ideały są sprzeczne z ideałami naszej cywilizacji, cywilizacji europejskiej, chrześcijańskiej. Netanyahu w środę weźmie udział w rozmowach z szefami rządów państw V4, w tym premier Beatą Szydło. Władze Czarnogóry zaapelowały o międzynarodową pomoc w gaszeniu pożarów, które szaleją wzdłuż wybrzeża Adriatyckiego. Płoną wybrzeża Czarnogóry, Chorwacji, Bośni i Hercegowiny.
Ogień rozprzestrzenia się w pobliżu domków mieszkalnych i pól kempingowych. W Czarnogórze zajmuje już obszar 20 km. Walkę z żywiołem utrudnia susza i silny wiatr. Płomienie sięgają 30 metrów. Sytuacja jest krytyczna. W walkę z ogniem włączyło się też chorwackie wojsko. Wczoraj ze względu na szalejące pożary z wybrzeża ewakuowano ponad 100 turystów i lokalnych mieszkańców. Minister Spraw Wewnętrznych Czarnogóry wezwał do uruchomienia unijnego mechanizmu ochrony ludności cywilnej. Pozwala on m.in. na zorganizowanie grup ratunkowych z innych krajów czy wysłanie unijnych ekspertów do regionu. Lasy płoną też na wybrzeżach Adriatyku w Chorwacji. Premier Chorwacji zaplanował na dziś nadzwyczajne posiedzenie. Strażacy walczą z ogniem też w sąsiedniej Bośni i Hercegowinie. W ostatnich dniach w krajach bałkańskich panują upały. Temperatura sięga 40 stopni Celsjusza. To były informacje dnia. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie o 16:00 z Panem Bogiem.